Witaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z pogranicza śmierci. Te filmy mają na celu wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i wiedzę o tym, że jesteśmy czymś więcej niż fizyczne ciało. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dziś posłuchamy pierwszej na tym kanale relacji Polaka. Jacek Matlak był wybitnym lekarzem, chirurgiem, wieloletnim zastępcą dyrektora w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim, a także muzykiem i twórcą żywieckiego klubu jazzowego. W młodości, w 1960 roku, Jacek podczas wypadku motocyklowego przeżył doświadczenie bliskie śmierci. W 2005 roku wydana została jego książka pod tytułem Życie i śmierć. Dzisiejsza relacja to kompilacja wybranych wypowiedzi Jacka z dwóch wywiadów zamieszczonych w internecie. Źródła w opisie filmu. Zaczynamy. Miałem szczęście doświadczyć czegoś, co można nazwać przekroczeniem bariery życia i śmierci. W moim przypadku trudno powiedzieć, czy było to zjawisko śmierci klinicznej. Bardziej adekwatne jest pojęcie zdarzenie bliskie śmierci. To, co Anglicy nazywają near-death experience. Ono bardziej oddaje istotę rzeczy. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. To wydarzyło się we wrześniu 1960 roku. Wtedy tak naprawdę nikt nie słyszał o śmierci klinicznej, a książka Raymonda Moody'ego Życie po życiu jeszcze nie powstała. Dorabiałem sobie wtedy jako młody chłopak, grając jako pianista w zespołach tanecznych i jazzowych. To była sobota, kiedy razem z kolegą wracaliśmy motocyklem do domu. Było około pierwszej w nocy, bardzo ciemno. Nawet księżyc nie świecił. Prowadziłem motocykl, choć nie powinienem. Tego dnia byłem jakoś dziwnie rozbity, znużony. To dziwne uczucie nie opuszczało mnie przez cały czas, nawet wtedy jak graliśmy na dancingu. Wracaliśmy do domu, kolega siedział za mną na tylnym siedzeniu. Nie rozmawialiśmy. Chciałem jak najszybciej dojechać do domu. Minęliśmy kolejną wieś, potem był taki odcinek, kiedy droga zaczęła opadać w dół, jak to często zdarza się w Beskidach. Jak zobaczyłem tę nieoświetloną furmankę, to wiedziałem, że za chwilę nastąpi zderzenie i zginę. Trudno mi to wyjaśnić, ale czułem, że to może być koniec. Czas dziwnie zwolnił, prawie zatrzymał się w miejscu. Jakaś siła nakazała mi położyć motocykl w lewy skręt. Prawdopodobnie dzięki temu przeżyliśmy. Jedyne co pamiętam, że kolega z tyłu chyba coś krzyknął. Potem zapanowała ciemność, zero bólu, lęku. Wiedziałem, że za chwilę umrę i nagle ta ciemność. Potem pojawił się ten film. To były ułamki sekund, to nie były nawet setne, a chyba tysięczne sekundy, ale w tym momencie czas się zatrzymał. Kolorowy film, który zawierał wszystkie sceny od okresu najwcześniejszego dzieciństwa. Ten film był bardzo wyraźny. Te wszystkie sceny działy się tak jakby w tym samym czasie. W pewnym momencie znalazłem się w czymś w rodzaju sali kinowej. Pamiętam, że na jednym z foteli siedziałem ja i oglądałem film ze mną w roli głównej. To było pełnowymiarowe przedstawienie w kolorze. Ktoś jakby puszczał tę projekcję i to było w hologramie. To były wszystkie sceny, jakie przeżyłem. Dosłownie wszystkie. Przegląd całego życia. I ciekawa rzecz. Równocześnie byłem na scenie i odgrywałem to swoje życie i na sali, gdzie siedziałem i oglądałem ten swego rodzaju spektakl ze mną w roli głównej. Przyznaję, to było dziwne uczucie. W miarę tego, jak stawałem się starszy na tym filmie, to szybciej biegła akcja tego spektaklu. Jeszcze podczas oglądania tego filmu poczułem, że nie jestem w tej sali sam. Była tam jeszcze jedna potężna istota, która obserwowała razem ze mną ten film, a nawet w jakiś niepojęty sposób mogła się ze mną kontaktować, nie używając słów. Czułem jej obecność. To było przejmujące uczucie. Wyczułem, że ona to wszystko zaaranżowała. Kiedy ten film się skończył, poczułem, że odzyskuję świadomość. Zdałem sobie sprawę, że żyję. Pamiętam gwiazdy migocące na tle ciemnego nieba. Słyszałem ryk silnika motoru, który pracował na maksymalnych obrotach. Ja leżałem na asfaltowej jezdni, na plecach, a na mnie moja jawa, odwrócona kołami do góry. Zrozumiałem, co się stało, że doszło do wypadku i że przeżyłem. Postanowiłem wstać, ale wstałem w bardzo dziwny sposób.
mianowicie nie czułem zupełnie ciężaru tego motocykla. To była Jawa 350, ciężki motocykl. Podniosłem się z ziemi i podniosłem ten motocykl jak piórko dosłownie. Nic mnie nie bolało. Potem zacząłem się orientować, że jestem uszkodzony tu i ówdzie, że mam złamaną rękę lewą i tak dalej. Zobaczyłem, jak mój kolega po upadku wychodzi z rowu. Poczułem, że słabnę. Poprosiłem kolegę, aby potrzymał motocykl, bo coś się ze mną dzieje niedobrego. Zrozumiałem, że to nie jest koniec, a teraz to ja umrę na pewno. Odszedłem na bok szosy i położyłem się w rowie. Straciłem świadomość, ziemską, można powiedzieć. Znowu ogarnęła mnie całkowita czerń, ale miałem poczucie istnienia. Bardzo silne. Miałem głowę, ręce, wszystko. Ale było to jakieś symboliczne, w innej przestrzeni. Mogłem myśleć. Zastanawiałem się, gdzie się znajduję. Nie bałem się ani trochę. Byłem bardziej zaciekawiony, gdzie jestem. Nic mnie nie bolało, nie chciało mi się jeść, pić, nawet oddychać. Trwałem. Miałem wrażenie, że czas przestał istnieć. Nagle dostrzegłem ruch. Poruszałem się w tej pustce jako punkt, a wokół siebie zauważyłem wiele innych punktów, które poruszały się ku górze, ale tak jakby skośnie. Byliśmy w szarym tunelu, płynęliśmy w nim. Te punkty były żółte i czerwone. Nie mogłem się z nimi porozumiewać, chociaż czułem wyraźnie, że są to inni, tacy jak ja. Niektóre punkty zaczęły zawracać, a ja miałem dziwne uczucie, że nie chcę wracać. Chciałem zrobić wszystko, aby lecieć w tym tunelu dalej. W tunelu zobaczyłem światło. Było ono wysoko i trochę tak skośnie, po prawej stronie. Było bardzo jasne, ale nie raziło. Cudowne, jasne światło emanowało spokojem, wspaniałym zestawem promieni o intensywności słońca, ale nie raziły. Miałem wrażenie, że wracam do domu, gdzie już wcześniej byłem. Przepływanie w tym tunelu odbywało się w jakimś ośrodku, który miał swoją gęstość i było wrażenie tak, jakby się człowiek poruszał w wodzie o większej gęstości i równocześnie w falach, które się tworzyły, pokonywał jakieś bariery. Po pierwszej, drugiej barierze już była chęć pokonywania wszystkich tych barier. I znowu poczułem obecność jakiejś istoty. Bardzo potężnej. Widziałem ją, nie widząc. Dziwne uczucie. Nie do opisania. Miałem wrażenie, że ta istota jest jakby inna niż ta, której obecność wyczuwałem w sali kinowej. Dla mnie to był Chrystus w sensie obecności. Była to sylwetka widoczna, zaznaczona, której nie jestem w stanie opisać. To była sylwetka ludzka, jakby trochę większa. Istota była wobec mnie opiekuńcza. Wiedziała o mnie wszystko i mnie rozumiała. Można powiedzieć, że akceptowała z moimi wszystkimi zaletami i wadami. Czułem jej obecność do samego końca. Wtedy ta istota do mnie przemówiła. Miałem wrażenie, że się do mnie uśmiecha. Był to przekaz natychmiastowy, myślowy, bez użycia słów. Powiedziała coś takiego. No i co? Jesteś. Czułem nieprawdopodobną miłość do tej istoty. Nie do opisania. Poruszałem się coraz bliżej w kierunku tego światła. W pewnym momencie wpadłem w jakiś obszar, który był czymś w rodzaju próżni. Ale ta próżnia, jak i wszystkie środowiska, przez które przechodziłem, były przyjazne. Jak sobie pomyślałem, że jest to próżnia, a mi się nic nie dzieje, to było fantastyczne odczucie. Następna sprawa była taka, że mogę się poruszać w dowolną stronę w tym obszarze. Nasz układ słoneczny, który zobaczyłem, był jakiś niesłychanie mały. Mogłem się zbliżać do tych naszych planet w sposób zupełnie bezpieczny. Dziwiłem się, że są takie małe, no ale może to się działo w innym obszarze percepcji. W pewnym momencie pomyślałem, że właściwie to chyba miałem jakiś wypadek. Znalazłem się natychmiast na miejscu wypadku. Zobaczyłem swoje ciało leżące w rowie. No, przepraszam, że tak powiem, ale zacząłem się właściwie śmiać, że w czymś takim funkcjonowałem tyle lat. I że teraz to ja mam zupełnie inne ciało. Jestem wyzwolony, mogę być wszędzie. Za chwilę się zorientowałem, że gdzie pomyślę, żebym chciał być, to tam się znalazłem, natychmiast. Ta istota tak jakby z pewnego oddalenia mi się trochę przyglądała, ale cały czas życzliwie mi towarzyszyła. W pewnym momencie chciałem być na miejscu wypadku, zobaczyć jak wyglądają te osoby, które brały w nim udział. Okazało się, że stanąłem za moim kolegą, który rozmawiał z dwoma woźnicami. Chwała Bogu, nic im się nie stało, koniowi zresztą też nic. Chciałem im powiedzieć, żeby się nie martwili, że wszystko jest w porządku.
co mnie uderzyło. Ja wiedziałem, co oni myślą, co oni powiedzą. Nie zgadzałem się z tym, bo to był zupełnie różny odbiór. Chciałem im to wszystko wytłumaczyć. W tym momencie mówię coś do mojego kolegi i on nie reaguje, a staliśmy pod lampą, to znaczy oni stali, a mnie się też wydawało, że tam stoję. Doszedłem do wniosku, że oni mnie nie widzą, bo jest cień tam, gdzie ja jestem. Podszedłem do światła, tylko przez mojego kolegę, który w ogóle nie zareagował na to. I wtedy się zorientowałem, że to jednak jest jakaś inna sfera funkcjonowania. Przy czym, co jest uderzające, stamtąd, z tamtej strefy energetycznej tu, możemy być w każdej chwili. Natomiast stąd tam jest to trochę kłopot. Jest to bardzo blisko, to jest kurtyna, która znajduje się tak niedaleko, że właściwie na wyciągnięcie ręki. Jest to strefa, która oddziela jeden świat od drugiego. Pamiętam, że powiedziałem do istoty coś takiego, czyli nie ma powodu, aby się bać? I odpowiedź przyszła błyskawicznie, usłyszałem nie. I czułem, że ta istota się uśmiecha. A ja wtedy wyskoczyłem z tym sądem. Przypomniałem sobie, że przecież po śmierci miał być jakiś sąd. A ona to odebrała, a ja błyskawicznie znowu znalazłem się w tej sali kinowej. Zobaczyłem scenę z mojego życia, w której zachowywałem się, powiedzmy, niewłaściwie. Usłyszałem pytanie, jak to oceniasz? Odpowiedziałem, że nie najlepiej. W odpowiedzi usłyszałem, no widzisz. Byłem mocno zdziwiony. Zapytałem tę istotę ponownie coś w rodzaju, tylko tyle? W odpowiedzi usłyszałem, tak. I wtedy stało się coś zdumiewającego. Zobaczyłem tę scenę z perspektywy innych ludzi, którzy w niej uczestniczyli. Ja nimi byłem, choć trudno to wyjaśnić, ale wiedziałem, co oni myślą, wiedziałem wszystko. Zrozumiałem, że oni wobec mnie też nie byli w porządku. Poczułem wtedy ogromną ulgę. Wcale to nie było tak, jak myślałem. Wypadkowa tego była zupełnie inna, niż mnie się osobiście wydawało. Pojawiło się też uczucie, że tam nie ma potrzeby ani sensu kłamać, zatajać niczego, bo się nie da, a w ogóle nie ma potrzeby takiej. Gdyby ten ktoś z tamtej strony, kto był tak bliski, tak fantastyczny, na przykład powiedział, że mamy wracać jeszcze raz gdziekolwiek i wykonać znowu jakieś karkołomne zadanie, no to zrobilibyśmy to bez mrugnięcia powiek. W ogóle nie czułem nienawiści do dawnych wrogów, nieprzyjaciół. Nie czułem zazdrości, nie interesowała mnie płeć. Nikt nie pytał mnie o wyznanie. Mogłem też być wszędzie, w każdym punkcie kosmosu, nawet tam, gdzie są najbardziej odległe gwiazdy. Odległości nie miały znaczenia, wszędzie byłem u siebie. Zrozumiałem, że kosmos jest naszym domem. Istota cały czas była obok mnie. Czułem jej obecność, miłość, przejmujące dobro z niej promieniujące. Zadawałem pytania i natychmiast dostawałem odpowiedź. Uczyłem się raz, a pamiętałem na zawsze. I wtedy zadałem jej ważne pytanie. Czy jest sens uczyć się czegoś na Ziemi, skoro bez przerwy się tak wiele zapomina? Odpowiedź była bardzo ciekawa. Istota odpowiedziała natychmiast. Tak, po to, aby wiedzieć, o co pytać, kiedy będziesz tutaj. Jest to logiczne. Jeżeli nie wiemy, o co mamy pytać, to nigdy nie dostaniemy odpowiedzi. Te odpowiedzi są niesłychanie precyzyjne. Są sformułowane w taki sposób, że wszystko, co mogłoby się zdarzyć, a wynika z takiego pytania, to jest pokazane natychmiast. Nie jest to natłok informacji, jest to bardzo rzetelna wiedza, która ma podstawy stricte naukowe, ma jeszcze jedną zaletę, że zapamiętuje się nią na zawsze. Ta istota wyczuła, że chcę ją o coś zapytać. I usłyszałem, poczułem to pytanie. A co chciałbyś wiedzieć? Nie wiem, dlaczego wtedy akurat przyszła mi do głowy teoria Einsteina, ale nigdy jej nie rozumiałem i powiedziałem jej o tym. Natychmiast przyszła odpowiedź. Poczułem, że ta istota uśmiecha się wyraźnie rozbawiona moim pytaniem. Usłyszałem, to proste. Wyprowadź wzór. Ja na to, że nie potrafię, a ona spokojnie i stanowczo. Wyprowadź wzór. I nagle wszystko zrozumiałem, choć nie miałem pojęcia o całkach, tych wszystkich skomplikowanych rachunkach. Wzór na teorię Einsteina wyprowadziłem bez najmniejszego problemu. Zrozumiałem, że wszystkie odpowiedzi są w nas. Musimy je tylko w sobie odnaleźć. Wystarczy zadać pytanie, a odpowiedzi same się pojawią. To było jak przebudzenie, najważniejszy moment w życiu. Czułem się wyzwolony i bezpieczny.
Zadałem jeszcze kilka pytań i znalazłem się nawet w bibliotece. Było to coś w tym rodzaju. Ktoś wpuszczał te istoty, które chciały tam wejść. Nie było żadnego problemu. To był obszar, w którym czuło się, że jest to jakaś ogromna świątynia wiedzy, w której można dowolnie czerpać tę wiedzę na dowolne tematy. Nasza świadomość tam się poszerza natychmiast. Nie odebralibyśmy niczego, gdyby tak się nie stało. Tam nie ma czasu, nie ma pojęcia czasu i nie ma pojęcia przestrzeni, ograniczoności żadnej. Człowiek czuje się niesłychanie akceptowany, ma wrażenie, że dla niego poświęca ktoś z tamtej strony czas i że był oczekiwany. Zacząłem się zbliżać do obszaru, w którym był jakiś ogromny, świetlisty krąg. Światło zaczęło się intensyfikować. Nastąpił przepływ w kierunku czegoś, co było jakimś ogromnym kręgiem świetlnym, w którym był jeszcze jeden krąg, bardziej świetlisty. Zacząłem się do tego obszaru zbliżać. Miałem absolutne wrażenie, że wracam do domu, że jestem tam, gdzie powinienem być. Dodatkowo pojawiły się feerie barw. Zupełnie nieprawdopodobne. Tego się nie da opisać, nie potrafię tego zrobić. To były barwy, które miały swoją gęstość. Zaczęła towarzyszyć temu muzyka. Gram na instrumencie, więc byłem tak zafascynowany tą muzyką. Zobaczyłem, że tam, poza tym kręgiem, coś się znajduje. To były jakieś łąki. Przyciągało mnie, było jak jakieś cudowne źródło energii, do którego chciałem za wszelką cenę się dostać. Zrozumiałem, że wszystkie sprawy materialne są bez znaczenia, że tam zabieramy tylko to, co daliśmy innym ludziom. To był bardzo ważny moment, bo zrozumiałem, że jak pójdę w kierunku światła, to nie będzie już odwrotu. Chciałem znaleźć się tam za wszelką cenę. Czułem, że jest to istna kraina szczęśliwości. W tym momencie pomyślałem sobie, jak ja dam komuś znać, że mnie tutaj jest dobrze, że o mnie się nie trzeba martwić. Wtedy pomyślałem o mojej matce. Coś w rodzaju, co się stanie, jak matka się dowie, że zginąłem w wypadku? Jak ona się dowie, że ja tam leżę gdzieś porozwalany na szosie, a ja nie będę mógł powiedzieć, żeby się zupełnie o mnie nikt nie martwił? No to będzie to dramat. W tym momencie istota włączyła się po raz kolejny. Usłyszałem krótki przekaz. Tak, ale jeszcze nie teraz. Nastała ciemność, a ja wróciłem do własnego ciała. Nie było to przyjemne, ten powrót już nie był przyjemny. Leżałem w rowie, czułem ogromny ból, zwłaszcza od złamanego przedramienia. Mimo to podniosłem się i utykając, wyszedłem na szosę. Mój kolega i jacyś ludzie podbiegli do mnie, coś mówili, ale nie pamiętam co. Do głowy przyszła mi taka myśl, żeby poprosić ich o kartkę i zapisać to wyprowadzenie wzoru z teorii Einsteina, które przecież pamiętałem. Chciałem też od razu opowiedzieć tym wszystkim ludziom o tym, co przeżyłem, ale nie mogłem wydusić z siebie ani słowa. I wtedy po raz ostatni usłyszałem głos tej istoty. Wyraźny, bardzo jasny, nawet trochę stanowczy. Daj spokój, zostaw. Nikt ciebie i tak nie zrozumie. Czułem z każdą minutą, że wiele szczegółów tego doświadczenia pobytu tam ulatuje mi z pamięci. Czułem bezsilność, nawet żal, bo wszystko wydawało mi się ważne. Dopiero słowa tej istoty przyniosły mi ukojenie. Potem przez wiele lat milczałem i nie mówiłem na ten temat. Dopiero później przyszedł taki moment, że o tym opowiedziałem. Wiem, co przeżyłem i nic tego nie zmieni. Było to tak realne doświadczenie, a nawet w pewien sposób bardziej realne niż to, co jest tu. Opowiedziałem o wszystkim, bo ludzie powinni o tym wiedzieć. Byłem tam i opowiedziałem, jak tam jest. Każdy tam będzie i gwarantuję, że poczuje, że wrócił do domu. Nie należy się tam wybierać przed czasem, nie my sterujemy tym zegarem. Jeżeli nam się coś nie udaje, a my jesteśmy w stanie skonfrontować to z naszymi odczuciami i dojść do wniosku, że coś jest niekoniecznie dobre i ja wiem dlaczego, to po pierwsze, nie chcę tego zrobić drugi raz. Po drugie, jeśli mogę, to staram się wynagrodzić. A jeżeli już nic nie mogę, to wypada po prostu złożyć to Najwyższemu i powiedzieć, przepraszam Panie Boże. Tyle mogłem zrobić, zrób coś z tym, bo ja nie byłem w stanie. Będąc tam mamy świadomość, że tu warto różne rzeczy poprawiać i naprawiać, dlatego, że tam już się nic nie da zrobić. Tam jest już po prostu stan faktyczny. Możemy dywagować, że a mogłem zrobić tak albo inaczej. Nawet wiedzielibyśmy tam jak zrobić i co. No ale już nie jesteśmy w stanie wpływać na to zupełnie.
Po takim doświadczeniu inaczej się patrzy na życie, jakby trochę z boku. Wszystkie sprawy materialne, oczywiście z czegoś trzeba żyć, jakoś trzeba tutaj funkcjonować. Ale nie ma tej wagi, kiedy by się nie widziało czegoś takiego z tamtej strony. Już nie ma tej wagi. Znaczy się jest sympatycznie, ale już nie muszę. Jest jeszcze jedna sprawa istotna tam, bo tam się nie trzeba uczyć żadnego języka. Wszyscy doskonale rozumieją, ale jeżeli chcemy mówić po chińsku, to jest to możliwe natychmiast. Przed moim doświadczeniem byłem wierzący, ale miałem różnego rodzaju wątpliwości, a dzisiaj ich nie mam. Ja to po prostu wiem. Ta druga strona jest przepełniona taką ogromną miłością, że naprawdę jesteśmy akceptowani. Ten świat z tamtej strony życzliwie na nas spogląda. Mówi się o tym, że przychodzimy tutaj wykonać jakieś zadanie, może nawet sami chcemy tutaj być. Wykonujemy jakieś prace, potem jesteśmy z powrotem wzywani. Być może, że jeszcze raz tu przyjdziemy, jeżeli czegoś nie odrobiliśmy, albo będziemy musieli coś innego odrobić na własne życzenie. Osobom, które się boją śmierci, które odchodzą lub które straciły kogoś bliskiego, życzyłbym tym wszystkim osobom i sobie przy okazji mnóstwa spokoju. Nie starać się tego zrozumieć, bo to jest niemożliwe. Starać się po prostu uspokoić i mieć świadomość. W tym wiara bardzo pomaga, że przechodzimy, że to się wszystko tutaj nie kończy. Kończy się może funkcjonowanie naszego ciała na zasadzie, że samochód się zepsuł. Szofer wysiadł i poszedł do następnego samochodu i tyle go było widać. A my się przywiązujemy do tego samochodu, no i chcemy koniecznie go tam zabrać, a to wcale tam nie jest potrzebne do niczego. Każdy musi w sobie znaleźć metodę na znalezienie tego obszaru spokoju, bo można wysłuchać różne rzeczy, a co z tego skorzystamy, to już nasza sprawa. Nawet jak czegoś nie rozumiemy, to nie negujmy. Może zrozumiemy później, a może w ogóle. Na tym kończymy relację Jacka Matlaka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.